Witam, jestem Zenek, to jest kolejny odcinek z Civilization Beyond Earth, rozgrywka Franco-Iberia. Mamy turę 119, opracowuję bionikę, ominąłem sobie fizykę tak naprawdę, bo mogę, bo poszedłem najpierw w biologię. Mogę olać fizykę w ogóle i nie robić tak naprawdę. Nie ma nic ciekawego oprócz tych rangerów chyba, no i tego obserwatorium, które daje tam plus 2 nauki. Chociaż Firexy tutaj specjalnie tutaj dużo nie ma, więc może później zrobię tę fizykę, zobaczymy. Po to tylko, żeby mieć chyba możliwość zbudowania obserwatorium. A na razie ciśniemy w bionikę, weźmiemy sobie serwomaszyny, kolejny punkt do czystości i będzie całkiem, całkiem fajnie. Okej. Okay. I trzeba się pozbyć tej pęby. Pembela? Cholera wie, chyba tak, Pembeli. Trzeba się pozbyć, to jest miasto, które zostało wybudowane na moim kontynencie. No tak, zacząłem na takim kontynencie. Pierwszy raz mi się zdarzyła taka rozgrywka, że jestem na kontynencie, na którym jestem sam. Nie ma tutaj nikogo. No i tak, mam questa na zabicie robaka, czyli czerwia. Przydałoby się to zrobić, bo czołgi na pierwszym poziomie, więc wypadałoby w końcu coś z tym zrobić. A tutaj dwa smoczki sobie podpłyną i zatopią moją kanoniarkę. Przecudnie, chyba. GG kanonierka. Okej. Okay. Spoko loko. Dosłownie. O Boże, tutaj mamy zjazd krakenów za to. Okej, okay, to tak, ta ekipa się wyleczyła. Tych trzech, to można wziąć tych czterech najwyżej z sobą. Podjedziemy nimi gdzieś tutaj i sobie popolujemy na robaczka chyba. Świętojańskiego. Prosta jak Antiza. Przejdźmy do Antizy. Tutaj proszę budować mi ulepszenie i tak, robaczek, gdzie on jest? Mamy te krapy. Mogę ich zaatakować? Chyba w pierwszym podejściu chyba rozwala. Chyba. No, udało się, okej. Okay. Więc tak, tu mamy plantację, nice. To wjedziemy sobie na te grzyby, wywalimy miazmę w kosmos. Okej, okay, coś takiego. Goodbye. Mamy szpiega, który założył mi siatkę w Tiangongu. Czy mam dalsze jakieś polecenia muszę wydawać? Wykonaj tajną akcję, dostarcz dossier w Tiangongu. Ok, dostarczymy dossier. O, pierwszy raz mam taką misję na dostarczenie jakichś dokumentów. Spoko, lubię nosić dokumenty. Nice. Zresztą na jednostka, dobra, to się buduje kolejna kanonierka, nice. Trzeba je to jakoś przeżyć. No i tutaj wypadałoby się osiedlić powoli. To jest Bollywood. Tutaj jest, no tu jest mistrzowskie miejsce. 6 i 9 szybującego kamienia. I tu jeszcze jest. Pytanie, czy tutaj coś nie powstało. Muszę tu podpłynąć chyba. What's ours is yours. Naszym kurczę dzielnym odkrywcą. Mam nadzieję, że go kraken nie zje. Nie, miśki se pływają na razie. To spoko. To spadamy stąd. Nie ma co drażnić te stworki. Okej, okay. Jest jakiś robal. Nie wiem, czy to jest ostatni z gatunku, czy to jest WTF. Tu jeszcze jest jeden. Teraz tak. Ile ja tu zbiorę w pierdziela? No, będzie srogi w pierdziel, niestety, od tego robaka jeszcze. Okej, okay, tak. Dokąd tu się wybrać? Grand Exito? Grand Exito. Jedziemy do Grand Exito. Let's go. Nasz robotnik, co może z sobą zrobić? Wyleczyć się? Bo na razie nie ma sensu. Dobra, niech bije na ten las. Coś wymyślimy. Okej, okay, mamy połączenie? Mamy. Nie wiem, czy zrobić z tego robotnika takiego gościa odbudowania dróg, chociaż te drogi trochę mnie będą drogo kosztować. Jeszcze sobie na razie goście tutaj wbuduj farmę. I to jest żywność 14. No spoko loko, dość sporo. Tu się pojawi kultura nowa. Tutaj na Tytanie. No, fajnie. Ile do kolejnego ustroju? Do kolejnej cnoty? 8 tur. Onki donki, zabij czerwia. Zabijemy czerwia, tak damy radę. Ciekawe, czy on się leczy w miaźmie. On się chyba nie leczy w miaźmie. Okej, okay, przesyłka specjalnie, otrzymuję tajnego agenta. Nice! Dobra, produkcja. Może być kanoniereczka kolejna. Tą sobie wypuścimy gdzieś tu. Coś takiego i zróbmy sobie zakład klonujący.
Może być zakład klonujący, okidoki. No i gdzie wysłać tego typka? Do Magan. Kto to jest kolejny? A, do Magan można go wysłać, on ma dość sporo punktów. Dobra, to lecimy. Albo wyślę go do swojej stolicy, właśnie. Tutaj mogę mieć przecież jakichś szpiegów, dobra. Robimy kontrwywiad. Okej. Badania, znaczy ten quest, tu mogę darmowe utrzymanie sieci, uzdatnienia wody, albo jeden żywności. O, panie, żywność biorę. To się przyda. Tutaj co mogę zrobić? No, ukraść energię, jak będzie w Tiangongu. Coś jeszcze? Może być generator chyba. Może być. Teraz tak, nasz robaczek. Ile on tu zbierze damage'u? Na pewno ja zbiorę sporo damage'u z te czołgi moje. Jedna tura do artylerii rakietowej, no fantastycznie. Dobra, na razie spadam stąd. Ten typek niech się leczy. Może być plantacja. Dobra, jego się tutaj. Czy ja mogę budować już te szyby naftowe? Tak, mogę już budować szyby naftowe, bez problemu, okej. Okay. Lecimy dalej. No tutaj muszę podremontować te rzeczy, które mi poniszczyły zwierzaczki. Wypadałoby chyba. Ja mam mięso. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To trochę słabo. Bionika zrobiona, okej. Okay. Budujemy. Laboratorium bioniczne 20 do zdrowia, 4 czystości. Ej, to spoko. Może być laboratorium bioniczne. Puścimy nasz wózek rakietowy, tylko gdzie? Puścimy go tutaj. No, to jest robaczek świętojański. Okay, panie, zapraszam tutaj. No w sumie bioszyb można jeden postawić. 7 zdrowia mam, znaczy 7 chorób. Będę miał jeszcze więcej, bo wybuduję szyb naftowy. No i teraz co? Serwomaszyna 8 tur. Let's go. Xenomasa, no thanks. Xenomasa mi się przyda. Nie wiem jeszcze do czego, ale mi się przyda. Barka robocza, okej, to przeskoczył jakiś robotnik na barkę roboczą? Przeskoczył. Na górę pojawił się agent, no i miod, nie? Tak, tak, tak. Antiza, to można kupić sobie heksik za 50 energii. I mamy koral tym sposobem. Okej, gdzie jest nasz robotnik? A go jeszcze tu nie ma. Czy jest sens kogoś przerzucać tam? Tego można przerzucić, więcej żywności. Czemu on sam przeskoczył, nie ogarnię. Niech będzie tak. Okej, okay, let's go. Dobra, mikstura. Serwo maszyny, będzie ciężka piechota. Siła 24, no szału nie ma. A te czołgi ile mają siłę? 18, no i tak są silniejsze niż czołgi. Ciężka piechota jest lepsza. Dobra, to może ciężką piechotę zrobimy sobie i zaatakujemy tytanu. Na razie mam 0, ale tutaj mogę mieć 7 stąd. Jest ten robaczek. WTF, co on wyparował? Był i znikł? Nie ogarniam. No zniknął, po prostu wziął i sobie rozpłynął się w powietrzu. Mistrzostwo świata. Tego też tu nie ma? No bez jaj, co? Questa nie zrobię, no come on. Fidela, co tu mamy? Fidela fajnego. To zrobić tutaj farmę kolejną, albo... Albo kurczę blade bioszyb. Dobra, zróbmy bioszyb jeden. Jest tak, laboratorium bioniczne, może być. Zakład klonujący, stacja uzdatniania wody, rezerwat obcych, 4 tury.
Sieć. Zróbmy sieć na początek. Okej, okay, a tutaj stacja udostępniania wody, 12 tur tylko, o Boże. Co to, żłobki, kliniki? No dobra, klinika na początek, let's go. Nie no, Chryste, ale czy ten robak się rozpłynął w powietrzu? Przecież on tu był i sobie znikł tak po prostu. Już nie, w ogóle wszyscy obcy wyginęli na tej mojej wyspie. Come on! Dobra, no to w takim razie, jak nie ma obcego, to zaatakujemy po prostu to miasto i tyle. Będę się czaił. No musi stąd odejść. Boże, to jest jeszcze szkielet obcego, no come on, serio? Dobra, bierzemy nasze kanonierki i ciśniemy go tam. Okej, okay, tutaj zapraszam na tytan. W takim razie. Nice, 12 żywności. Się podoba, teksturka. Pęble rozwalimy i mówimy do widzenia. Hutamie na mojej wyspie. Nie wiem, czy przejmować to miasto, czy nie. W sumie można by je przejąć. Nie jest w złym miejscu wybudowane. Nie, to w dobrym miejscu jest wybudowane. Z dwa tytanu jeszcze. Spoko miasto będzie. Co mi się nie udało się wykryć energii? Szkoda. Ok, a ten ile wykradł? 177, ok. O, nie ma tej stacji, więc w sumie można by osadnika kolejnego też puścić. Dobra, jak tu się dobrać do tego miasta? Jakoś z tej strony jeszcze? Za dużo tej, kurczę... A ci sobie w miazmie zaparkowali, no to fajne. Dobra, nextura. Całą tą śmieszną wyspę. Elegancko. Ej, tu jest jeszcze tytan 6. O Boże, to nieźle. O, to trzeba złożyć na kanoniereczkę. Cwaniaczek. Produkcja. Co tu możemy zrobić? Wytwórnie biopaliw na pewno. Tutaj zrobimy sobie artyleryję. 5 tur. Fantastycznie. Podjechać tą artylerią z której strony? Wszędzie jest miazma, cholera. Dobra, następna tura. Może po prostu kanonierki tu sprowadzę i będę strzelał do tego miasta z kanonierek. Jeszcze one są dość słabe. Okej, okay, tu jest już stacja odpłynienia wody. Nice. Tutaj sobie wpuścimy typkę, będziemy poszukiwać fajnych rzeczy. Cytożłobek, jest coś, coś co daje produkcję, laboratorium, cytożłobek. Sieć, 10 tur. Stacja uzdatniania wody, dobra, ciśniemy tą stację. Przyda się. Szyb naftowy, okej. Okay. Jest to pracownik jakiś? Coś takiego, no. Szału nie ma. Co zrobić? W końcu jest lód, więc... Fantastycznie. Może lepiej kopalnię wybudować. Okej, tak. Dawaj go się na ten tytan. No i cnota kolejna. Co tu sobie wybrać? Może te 20, może te 15% do budowy ulepszeń pól w końcu wybrać? Jest to coś fajnego? Wado produkcji z każdej manufaktury, to jest bez sensu. To też bez sensu. Tutaj co? Minus 20 energii przy zakupie jednostek. To też jest bezużyteczne na razie. Dobra, wezmę sobie chyba... Ile mam kultury? 55. Może wziąć sobie darmową naukę w postaci 15% tego, co generuje, tego, co mam kultury? To szału może nie ma, nie, dobra, wezmę ten pomocną dłoń.
Okej, okay, niech budują szybciej ulepszenia. Przyda się. Okej, okay, next tura. Teraz tak, osadnika wybudować i wypuścić go tutaj chyba. I tyle. Będzie spoko miasto. Trochę pustynie, ale pustynie nie są jeszcze takie złe. Chryste, pustynie nie są złe. Mało żywności w tym mieście, będzie, co zrobić. Tak sobie podpłyniemy. Tutaj panoczku, 22 ma obrony. Produkcja. A może po prostu kolejną artylerię, 5 tur? Albo nie, zamiast artylerii... Kanonierka, zasięg 2. Artyleria ma 20, kanonierka 16 strzału. Siła 6, siła 5. Dobra, nie będzie kanonierka. Zaatakujemy tego miasto. Tu będzie tak. Jak tu podjechać tą artylerię? No ona wszędzie dostaje bęcki od miazmy. Gdzie tylko nie zaparkuje. Chciałbym jakoś tu i tu podjechać. Tu Firaxy też ma miazmę. O Boże. Z morza. To będzie najlepszy atak z morza i tyle. Dobra, na razie się fortyfikuj, panie. Mamy tak, Bioszew wybudowane. Tak, tego kolosia oddelegujemy do stolicy i będziemy naprawiać te ulepszenia, które zostały zniszczone przez czerwia. Tu mamy Tundra Las, tak? Dawaj goście tu. A on tu farmę nie może budować. O, come on. Tylko Bioszew. No dobra, niech będzie Bioszew, lepsze to niż nic. Dobra, będzie w takim Grand Taxi, to będzie miastem, w którym będę budował bioszyby, no to wychodzi. I teraz klimaty na tym lodzie. Jedna, której mamy serwomaszyny, kolejny awans, mam nadzieję, że te kanonierki awansują. Będzie spoko. Silniejsze łódki się przydadzą. Okej, okay, okej, okay. Awans, yep, mam krążownik. Wniosku lądowym przeciw wnioskom wodnym. No to bierzemy na jednostki wodne. Ciężka piechota. Nice. Proszę, jeszcze coś psych mi tu wywaliło. Dobra, to spadam na to morze z powrotem. Dawaj na ten kurczę blady generator i naprawiamy generator. To może być energia. On wykradł energię. Wow, 200 energii wykradł. Nieźle. Więc za ten hajs to można coś sobie kupić. Zakup. Co tu można postawić im? Laboratorium. Jest coś, co daje produkcję. Rezerwat, energia. Rezerwat to jest spoko. Dwa kultury. Zakład petrochemiczny. Takie to sobie. 420, strasznie drogie. Gdzie to żłobek może być? Laboratorium. Może być. W sumie to też może być laboratorium, pamiątka ze starej ziemi, 350, niech będzie. No i tyle, pokupowałem sobie. Okej, co tu mamy? 10 do leczenia dla wszystkich jednostek, to odpada. Surogatyzm. 10 prędkości pracy robotników. Jakiś cudak, drabina Dedala. No to jest nie najgorszy cudak, szczerze mówiąc, ta drabina Dedala. 10% do wszystkiego. To czy ja chcę w to iść tak naprawdę? Może to olać i po prostu cisnąć już zwycięstwo. Co ja bym mógł tutaj zrobić? Terraformowanie, 5 tur i to jest kolejne biosfery, kolejny punkt czystości. Niech będzie. Można by też zrobić komunikację i mieć dostęp do... Tutaj, a nie, to jeszcze sieć orbitalną muszę zrobić i będę miał... Memo sieć. O, memo sieć też jest dobra. Wymaga poziomu doktryny, wymagania poziomu doktryny dla budowli jednostek i cudów ulegają zmniejszeniu o 1. To jest dobre. Można by tą memo sieć szybko zrobić. Może pocisnąć to? 12 tur, trochę sporo. Dobra, na razie to oleje, zrobimy sobie to terraformowanie. To będzie lepsze. Okej, będę potrzebował w takim razie tylko 12 punktów, żeby wybudować bramę Exodusu, jeżeli wybuduję sobie tą memo sieć. Całkiem fajna opcja. Ja mam punktów 506. Dobra, ten mi coś tu marudzi. Okej, no chyba 3 kanonierki, 3 krążowniki wystarczą. Mi się wydaje.
Będzie można osadnika tu gdzieś wybudować. No ale kur skończy budować tą artylerię, zrobimy sobie osadnika i wypuścimy go tutaj. Kolejne miasto. A Boże, Smoczysław. Mam nadzieję, że nie zaatakuje mojego odkrywcy, bo się zdenerwuje. Okej, okay, mamy 7 tytanów, nice. Co ja bym chciał to wybudować? Pewnie farmę. Tym sobie podjedziemy tutaj. Można zrobić generator jeden. Ten typak niech naprawi mi ulepszenie. Produkcja. To jest tak, zakład klonujący? Na razie nie, zróbmy sobie kolonistę. Tu może być rezerwat obcych. Zobaczmy, czy się coś nowe obywatele pojawili. Tutaj na pewno się jeden pojawił. Tutaj też typek jest, nie, to mają 9 jedzenia, ok. Coś takiego może być. No na razie jest spoko, powiedzmy. Ok, tu mają 15 żywności, a tutaj 1,8, o Boże. Taka drama. Ok, niech tak zostanie. I stolica. Coś ciekawego mają? Już nie mają ulepszeń po prostu. Dobra, wrócimy. Zrobię ten trzeci krążownik i zaatakuję tą pębelę. Benga, bolbam. Benga, benga. 4 tury terraformowanie. Czy mam dostęp w ogóle do szybującego kamienia gdzieś? Tutaj mogę mieć dostęp. No i tu mam jeszcze dostęp. What's ours is... Tak, tak, spoko. O, miodzio, nie zatykował mnie obcy. Może jednak wbijemy tutaj. Wow, gniazdo, no tu już widzę, jak on tam przeżyje. Znalazł gniazdo, to znaczy, że za chwilę umrze. Świetnie. I produkcja, zakład naprawczy może. Nie będę tu budował bez zakładu. Ciężka piechota, 4 tury. A niech będzie jedna ciężka piechota. Let's go. No pytanie, czy mój... Kurczę, blady odkrywca przeżyje. Jest 2 heksy od gniazda, więc coś czuję, że go obcy zaatakują i tyle. Jest na wzgórzu, no to może mieć trochę tam więcej szczęścia. Zobaczymy. No, może go nie zaatakują. Może chcą zaatakować, ale nie mogą. Dobra, spadam z powrotem na morze. Prosto w ramiona smoczków. Tak, tutaj wypalimy miazmę. Onki donki, mocią panie. Kultury nie kupuję, bo i tak za chwilę to miasto mu zdobędę. Więc mam tu gdzieś, szkoda energii. Dobra, ciśniemy tutaj jakąś drogę, można by to wybudować chyba, albo coś. O, jest czerw! Chryste, jest czerw! Gdzie on był? O, shit, panie. Ale wypas, jest czerw. No nic, dobra. Na razie go oleję, niech on tam sobie buszuje. Byleby się nie zbliżał do moich miast. Kurczę, już myślałem, że wszystkie wyginęły. No i mam w sumie też dostęp do rezyliny. Wypadałoby coś tu zrobić. Na tej rezylinie jakąś zagrodę. Pasiekę czy inny wynalazek. No, mamy czerwia, który zaraz mi może zaatakować moich robotników. Fantastycznie. Dobra, proszę, zakład klonujący. Tych typków dajemy tutaj. Okej, ci sobie popłynęli. Nice. Kolejny krążownik. No, 3 ekipy, 3 jednostki krążowników plus ta ekipa chyba styknie. Jest tak, le kur. No dobra, naprawione zostało to, co było zniszczone. Nice. Jest tutaj stacja czy zakład? Zróbmy sobie zakład klonujący. Instytut oleje, płot oleje. Piechota, krążownik. Jeszcze ten krążownik może być. Ja mam punktów 515. No, kutama mi goni. Dobra, lecimy z tym koksem. Tu może być droga, ok. Szybka następna tura i można kończyć ten odcinek. Terraformowanie, terra klimat będzie, ok.
6 tur do nowej cnoty, no. Wbuduję to miasto, to trochę mi to się wszystko zwolni. Ciekawe, czy robaczek zaatakuje moich robotników. Mam nadzieję, że nie. On ma dwie kanonierki tutaj. Pojechał sobie w tą stronę. Ktoś czegoś nie wykradł. Energii. Świetnie. I nasz kurczę blady przyjaciel. A, ciężka piechota tu powstała. To spoko. Cztery tury tak szybko to zrobili? Dobra, i tu mam żywności. 13. To jest sporo żywności, szczerze mówiąc. Dobra, to wyślemy ich tutaj na tą rezylinę. Okej, dawaj panie na wzgórze. Dobra, to jest wszystko porobione, można tego wycofać nawet tutaj. Wow, tam też masz chyba wszystko zrobione. Gdzie to się pojawia? Na morzach się heksy pojawiają, to spoko. Dawaj na tą wzgórze gościa. Ciśniemy tutaj. I to tyle w tym odcinku. Będę kończył. Jeszcze szpiegów można wysłać po energię. Okej, okay, nice. Ile on wykradł? 189 energii. Nie jest źle. Zawsze się przyda jakaś energia. Okej, okay, dzięki wielkie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym sobie zaatakujemy pęble chyba i tyle. Na razie, hej.